Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was, moi drodzy, w kolejnej bitwie na liście bitew miesiąca 094 i tym razem obejrzymy sobie bitwę na DD-czku. Oland, 8-tierowy europejski niszczyciel. Za jego stylami Nomis Akur i dalej niestety nie widzę. Nie mogę sprawdzić na powtórce. Z klanu toratoratora.pl i będziemy sobie tutaj walczyć w bitwie, w której jesteśmy low tierem. Także mamy dychy, mamy dziewiątki, jest też kilka ósemeczek. Radar u przeciwnika na szczęście jest tylko jeden, tylko oczaków. Mamy kilka pancerników do torpedowania, także może nie będzie to zła bitwa. Sądząc po screenach tutaj, moi drodzy, stwierdzam, że warto będzie to pokazać, bo torpedowanie było dosyć solidne, a biorąc pod uwagę, że mamy tutaj tylko 3 torpedy na wyrzutnie, czyli tych torped idzie w salwie 6, no to nie ma tego dużo, dlatego pomyślałem, że pokażę wam tą bitwę, może coś fajnego tutaj będzie. Pierwszy raz nagrywam w nieco innych ustawieniach jakości, także gdyby jakość oglądania tego filmu na YouTubie była jakaś kiepska, no to dajcie mi znać, bo no ja też to sobie sprawdzę. Po prostu chcę zmniejszyć nieco rozmiar tych plików, bo jak nagram sobie na przykład taki 15-minutowy gameplay na okręcie, no to on mi zajmuje 4-5 giga, także sprawdzam właśnie na tym filmie, czy jeżeli opuszczę jakość o jeden stopień tam na programie, no to czy faktycznie będzie to zauważalne i czy rozmiar będzie też zauważalnie mniejszy. Także gdyby to było coś nie tak z obrazem, no to dajcie znać. Na razie płyniemy sobie tutaj, na kapie mamy wyradarowanego przez Dasa Halanda, tam mamy już dwa pancerniki widoczne, Georgia Rambard. Torpedujemy tak asekuracyjnie tego Halanda, a jest jeszcze Lenin i z tyłu Hindenburg. Nie wiadomo jeszcze, gdzie jest radar. Drake się jeszcze pojawia. No i teraz wchodzimy sobie na kapa, póki co jesteśmy tutaj bezpieczni. A. Torpedować sobie będziemy teraz to ładne tarło, które tutaj przeciwnik sobie przygotował. Wyświecił nam się oczakow na drugim końcu mapy, także tu jesteśmy w pełni bezpieczni. Możemy sobie spokojnie tutaj torpedować. Te torpedy puszczone nawet bez przyspieszenia powtórki wyglądają, jakby były jakoś przyspieszone, no ale takie prędkości, jakie osiągają te europejskie torpedy, to naprawdę jest coś imponującego. No szkoda, że ich jest na tym okręcie tak mało i zadają taki mały damage, no ale fajnie się gra tymi torpedami. Może niezbyt efektywnie, ale na pewno efektownie, bo przy takiej ilości trafień można tego damage'u jednak narobić. Za 20 sekund będzie gotowa kolejna salwa. Jeszcze pierwsza nie dopłynęła do celu, a my za 15 sekund będziemy kolejne torpedy wypuszczać. Nikt z przeciwników, widzę, nie próbuje podejść bliżej. Dwie torpedy w celu, no widzicie, 5000, także no taka byle jaka salwa z krążownika czy z pancernika jest w stanie tyle zadać, a tu musimy niestety poczekać na trafienie. No i oczywiście zostaje nam jeszcze szansa na zalanie przeciwnika. W tej chwili trafiły dwie torpedy. Mamy 10 kafli damage'u i nie mamy niestety żadnego zalania, a okręty dostawały, widziałem z tego, że chyba no nie tak mocno po burtach, tylko raczej w część rufy lub dziobu. Na razie się wycofujemy. Torpedy puszczone. O, teraz weszło zalanie. Jedna torpeda, druga torpeda. Dwa zalania. Już się zdążył Rambard na... Nie, dalej, zalewa się, ok. I Rambard tu próbuje teraz zdekapować nam to C, ale już płyną w jego kierunku kolejne torpedy i myślę, że powinien teraz je dosyć srogo... O, tutaj z Halanda chyba przepłynęły, bo zapierdzielają straszliwie. No to torpedowanie ma potencjał. O, dwie. Jeszcze trzecia. Czwarta, piąta. Pięć torped z jednej salwy, bardzo ładnie. No i już torped na naszym koncie 9. Działa jeszcze nie użyte ani razu. 9 torped w celu, 4 zalania, 66 tysięcy i damage powoli idzie do przodu. A tu jest co torpedować. Mamy tutaj 4 pancerniki Rambard, Kurfürst, Lenin, Georgia. No i 2 krążowniki. No gdzieś tam jeszcze jest Halland, który będzie dla nas największym problemem. My w tej chwili koncentrujemy się na Georgii i zobaczymy, jak to torpedowanko się teraz uda. Piękne tarło, żeby to była jakaś Shima albo Halland, to byłoby jeszcze fajniej. Znaczy, no jaki dedek by to nie był, jak przeciwnik pozwala się tak torpedować, bo stoi praktycznie w miejscu, to jest po prostu coś pięknego. Na dole nasi też już wypracowali sobie ładną przewagę, tu co prawda większość okrętów przeciwnika jest po naszej właśnie stronie, także dla dedeka to jest fajna sytuacja. Dwie torpedy i jeszcze kolejna salwa nadpływa, znaczy kolejne torpedki nadpływają tam
Jedna. I tyle. I torped już 12 w celu. Mamy tutaj dosyć mocno obitego już Desa. Z tyłu jest nasze sojusznicze Amagi z dywizjonu. I my tutaj dalej plunkamy sobie torpedy w to tarło, które się tutaj uskutecznia. Widać, że przeciwnicy za mocno się też nie rozdzielają z tymi okrętami, także trzymają się kupy. Gdyby to naprawdę była Shima, to taki puszczony, piękny, 15-torpedowy dywan mógłby naprawdę zrobić robotę. O, wykryty. Drake wykrył, ale to długo nie potrwało, także się jesteśmy bezpieczni. Jedna torpeda. Druga. Trzecia, czwarta. Ktoś tam jeszcze chce coś przyjąć? Nie, cztery tylko. Tylko 16 torped w celu, 122 tysiące i dalej leci, bo ktoś jest... Aha, Georgia jest zalana. Mamy pierwszego fraga. 127 tysięcy, 16 torped w celu. Teraz oby tylko nam tutaj desik nie wpłynął w te torpedki, ale musiałby się bardzo mocno wysunąć do przodu, żeby je dostać. A raczej tego nie zrobił, bo tutaj całkiem sporo okrętów przeciwnika mu wychodzi. I teraz będzie miał Drake'a Burton, także będzie o, właśnie, właśnie, to się dzieje, co myślałem, że się stanie. I kolejne torpedowanie płynie w stojący sobie w przesmyku okręt. Także sytuacja wymarzona. Drake się trochę dodrukował. Na krańcu mapy... Na samym dole mamy dwa okręty przeciwnika. Tutaj jest cała flota. Gdzieś tam jeszcze jest Halland. Ktoś znowu dostał zalanie. Ale tylko jedna torpeda trafia w cel niestety. No ja bym właśnie tym stożkiem próbował atakować. Jeżeli będzie błąd, to nie trafimy nic, ale jeżeli nasze celowanie będzie odpowiednie, no to mamy większą szansę na trafienie. No teraz ryzykownie, bo zza pleców Desowi. Jeżeli on nie będzie chciał przyraszować i staranować tego Lenina, no to myślę, że ma szansę to wyminąć, ale chyba próbuje raszować, tak jest. No, staranowali się. Lenin jeszcze dostał torpedę. I mamy tutaj kolejne wypływające z więzy wysepek tarło. Jambart i Kurfur, za nimi Hindenburg, także jest w co te torpedy pakować. No, wymarzona bitwa dla niszczyciela. Niezbyt takie ruchliwe tarło między wyspami. Gdyby tych torped naprawdę Oland miał więcej, to byśmy tych trafień obejrzeli to jeszcze całkiem sporo. 5 do 5 we fragach. Mamy przejętego kapa A. C jest okupowane przez czerwonych. No i B jest puste, ale tam powolutku wpływa sobie Kreml. Gdzieś tam majaczy sobie Izumo. Co ono tam w ogóle robi, to nie mam pojęcia. Jambard przyspieszył, także może ty torped nie dostać. Hindenburg też się odkręcił. No ja bym się jednak trzymał tej strony, tej wysepki. Aha, chociaż za tą wyspą będzie dalej widać przeciwnika. Nie myślałem, że to ta wyspa niżej. Jeszcze kilka sekund i będziemy znowu torpedować Kurfursta. 6 do 5 we fragach dla nas. Po 6. Hindenburg zamordował nasze Amagi z dywizjonu i my w tym czasie torpedujemy Kurfursta, który płynie dosyć agresywnie w kierunku tego Kremla. Dostanie teraz coś z tych torped? Powinien dostać. Dwie. Trzecia. I mamy gotową kolejną salwę, także dosyć szybko to idzie. Poszły wszystkie. 21 torped w celu. Na razie tylko jeden okręt zatopiony i 155 tysięcy na koncie. No teraz się zrobiło troszeczkę trudniej, bo okręty wypłynęły na otwartą wodę, mają gdzie manewrować. Nie stoją przede wszystkim, chociaż Jambard gra dosyć stacjonarnie akurat. Ale Kurfurs się troszeczkę rusza, także on ma większe szanse na wymijanie tych salw torpedowych, ale tu już Jambard nie ma tak kolorowo i dostaje jedną niestety bez zalania. Widać, że się będzie cofał. Powtórka idzie na przyspieszeniu, żeby po prostu nie czekać, aż się będą torpedy przeładowywały i dopływały do celu, także fanów statycznych, długich bitew to raczej nie przekona się ten gameplay. Jedna salwa w Hindena, przepraszam, Drake'a, druga w Jambarta.
Rambard przytuli? Nie, ominął, skubany. Osiem do ośmiu, Haaland zamordowany. Gdzie on się w ogóle kręcił? A, tam był. Puszczone wszystko, ile fabryka dała w Kurf... Nie, w Rambarda. Kurfurst już nam daleko uciekł, także no... O! Jak Moskwa odparowała, pięknie. Rambard się teraz nam wykręca pod torpedy, więc pewnie coś tu chapnie. Oczaków 9 do 9, no bardzo wyrównana bitwa. Kolejna torpeda w celu z zalaniem i Rambard powinien się... No właśnie. Dwadzieścia trzy torpedy. Został Drake i został Kurfurst. Teraz zobaczymy jeszcze, kto będzie coś przyjmował, jakieś torpedowanko. O kurde, niewyłączona pelotka. Chyba, że celowo włączona, no ale udało się zestrzelić, nikt do nas salwy nie oddał. Gotowa kolejna salwa torpedowa. Drake dostaje torpedę z zalaniem, które od razu naprawia. I my pakujemy kolejną wiąchę i przejmujemy sobie KPB na spokojnie. Kurfurst może mieć hydro włączone. Ale trzymamy się do niego na takim dystansie, że mu raczej nas nie wyświeci. Kolejna torpeda z zalaniem i Kurfurst się już się naprawił. On wpłynie za wyspę, także tych torped raczej nie dostanie. Chyba, że z plażu jej nie wykręci, ale raczej się zmieści tutaj. Druga salwa idzie w Drake'a. Oglądamy praktycznie bitwę w większości na przyspieszeniu, także... Chyba, że chcecie to do normalnej prędkości spowolnić i oglądać, jak długo odpłyną torpedy do celu. Ale wydaje mi się, że w przypadku takiej... O, tam Izumo skasowało Drake'a. Wreszcie coś konkretnego zrobił gościu. 25 torped w celu, 183 tysiące i 2 fragi na koncie. Izumo teraz wypływa całe na biało. Czekamy na odpowiedni moment, żeby Kurfurstowi jeszcze sprezentować kilka rybek. Można by zrobić jakieś tutaj ładne jolo, o ile nie wpakują się chłopaki na siebie tutaj jakimś raszem. Hydro. Mhm. No z takiej odległości raczej nie wymanewruje tych torped ten Kurfurst już. To sobie obejrzymy z bliska i w normalnym tempie. Coś tam wyminie, ale jeszcze go drasnęła salwa z Izumo. Dwie torpedki, duży kaliber nam się pojawia i 199 tysięcy na liczniku. Naprawka poszła. 200 przekroczone. No Kurfurst na blisko to jednak nie przelewki. Ach kurczę, no i koniec bitwy, także... Udział Nomis Accurate się zakończył i obejrzymy sobie podsumowanie, bo ta bitwa będzie wygrana. To jest ostatni okręg przeciwnika, że tam zostało 2,5 tysiąca HP. Długo raczej już kolega tutaj nie pociągnie, także ja pozwolę sobie przejść do podsumowania. I wynik ostateczny prezentuje się następująco. 27 torped w celu, 2 fragi i wsparcie, no i bazowy exp ponad 3000, ale naprawdę takie bitwy zdarzają się rzadko, że tak się ładnie pozwalają torpedować okręty przeciwnika. Z mojej strony to wszystko, do usłyszenia i na razie.